Cześć, Heniek. Kazika nie widziałeś? Przed chwilą złapał jakiś kurs, niedługo powinien tu być. Zaraz będzie pospieszny z Warszawy. Jak się Kazik nie spóźni, to zacznę swoją zmianę od razu kursem. Kazik jest punktualny. Chyba, żeby mu się tam coś przytrafiło. Na chylaka żona czekała prawie 4 godziny. Tak. To już przeszło miesiąc, jak go zabili. A milicja nic. Podobno nie było żadnych śladów. A zresztą może już ich nakryli. To by się słyszało. Cholera. A Kazia nie widać. Jest. Nareszcie. Już myślałem, że nie zdążysz na warszawski. Jak wóz? Sprzęgło znowu nawaliło. Dobrze, że byłem bez pasażera. No zrobiłem, ale cholera wie na jak długo. Bo już czas, żebyście kupili Warszawę. Nie tak prędko, jeszcze sporo brakuje. A skąd ma przebywać? Dzisiaj więcej stałem, jak jeździłem. Nie podoba się ludziom wóz. Staroświecki. Błędne koło. No ja to przynajmniej pracuję na siebie, ale on niedługo będzie musiał zarobić na dwójkę, a potem i na więcej. Coś dawno Marysi nie widziałem. To ją zobaczysz, bo miała mi kawę przynieść. Czy pan jest wolny? Na razie tak, ale to już ostatnie chwile. A jednak ten wóz się ludziom podoba. Tylko wóz. Pan jest bardzo skromny. Taki ładny pasażer numer jeden zawsze przynosi szczęście. Czy mogę usiąść obok pana? Chciałabym zobaczyć miasto. Będzie burza. Coś ty o tej porze roku. Zobaczysz. Tym razem nie zajedzie pani daleko. Tak daleko, jakby pani chciała. Czy coś się stało? Zaraz się może stać. Czy mogę usiąść obok pana? O co pani chodzi? Chciałam usiąść z przodu, bo nie znam miasta. Mnie też pani jeszcze nie zna. Jedziemy, proszę pani? Tak. Jednak ten wóz się ludziom nie podoba. Marysiu, co ty wyprawiasz? Przez ciebie straciłem kurs. A ja przez ciebie stracę zdrowie. Do każdej robisz słodkie oczy, do każdej się uśmiechasz. Kazik, powiedz jej, przecież byłeś świadkiem.
Zazdrosnej dziewczynie niczego nie wytłumaczysz. Na pewno mi niczego nie wytłumaczysz, ani ty, ani on. Mam już tego wszystkiego dość. Możesz sobie robić, co tylko zechcesz. Nic mnie to nie obchodzi, co ty... Co ja? No co? Czego ty chcesz, dziewczyno? Niczego, już nic. Marysiu! Kazik, błagam cię, zostań przy wozie, ja zaraz wrócę. Dlaczego pan nie jedzie? Bo jeszcze nie wiem dokąd. Racja. Orłowo, zielona 8. Już nie będziesz na mnie krzyczeć? Wolałbyś, żeby mnie to nie obchodziło? Głup się. Przecież inne dziewczyny mnie w ogóle nie interesują. I z żadną nie flirtujesz? Z żadną. Nie będziesz flirtował? Nie. Nigdy. Nigdy. Muszę iść, Kazik na mnie czeka. Idź, idź. Ja też muszę już iść. Złapiemy jakąś taksówkę. Marysię odstawić do domu, podrzucisz ją? Proszę bardzo. Weź parasol! Nie jestem z cukru, nie roztopię się. Zabiorę pana do garderoby. To trzeba opatrzyć. Nie warto, głupstwo. Nic pani nie zrobili? Nie, nic. Trzeba zawiadomić milicję. Nie, nie. Tamci pewno jeszcze dotychczas uciekają. Pięknie ich pan załatwił. No chodźmy. W garderobie mam watę i wodę utlenioną. Przecież nie będziemy tutaj tak stać na deszczu. Pani jest aktorką? Piosenkarką. Śpiewam w Orionie, no. Muszę iść na dwór, tu czeka na mnie kolega. No przecież jest pan cały pokrwawiony. Pierwszy napotkany milicjant pana zatrzyma. Kolega poczeka te kilka minut. No chodźmy. Zielana ta będzie gdzieś koło Mestwina. Nad samym morzem, przy plaży. Ludzie sobie do domu wracają, a ja już 13 godzinę jazdy zaczynam. Przychodzi się do domu jak do hotelu. A żona nie narzeka? Tego by jeszcze brakowało. Żona. Wystarczy, że wspólnik ma narzeczoną. Kłopotu ma z nią tyle, że dla niego starczy i dla mnie jeszcze zostanie. Tak? No chyba. No teraz to jeszcze głupstwo, ale po ślubie to się dopiero zacznie. A to, a tamto. Ja się do tego nie nadaję. Niech się inni żenią.
Tam było 6, to tu powinno być 8. Tak mnie w szkole uczyli. Ile płacę? 33. 20 i 20. Resztę? Pardon. Pan dyrektor, proszę bardzo. Bardzo pan zmógł. Trochę. Na szczęście złapałem taksówkę. Prosiliśmy pana, żeby pan przyjechał autobusem. Dobrze pan wie, że o pana pobycie tutaj nikt nie może wiedzieć. Rozumie pan, nikt. Gdzie miałem szukać autobusu? Zresztą nikt mnie tu nie widział. Oprócz kierowcy taksówki. No ale z tym sobie jakoś poradzimy. Wszystko pan załatwił? Tak, a pan? Wszystko przygotowałem. Proszę, może pan coś zje, bo następna kolacja dopiero będzie w Szwecji. Mam szczęście, już myślałem, że będę na pustym liczniku wracał. Taką pogodę to się nie chce nikomu z domu ruszyć. Chyba, że musi. Ale leje. Kiedy to się skończy? Lata prawie wcale nie było. Przez całą jesień leje. Jak zima będzie taka sama, to leżę. Chciałem sobie w styczniu w góry wyskoczyć, odpocząć trochę. Tego morza to już człowiek ma czasami dosyć. O cholera, psia krew. Pieniądze mi się wysypały, niech się go zatrzyma na chwilę. Może pomóc panu? Której ty przychodzisz? Nie mogłem dostać się do autobusu. To trzeba było jechać taksówką. Nie jeżdżę taksówkami. Spóźnił się, przeszło 2 godziny. Czekaj, ja ci się jeszcze zrewanżuję. Proszę pana. Tak, słucham. I jeszcze jeden biskuit.
dobrze. Przyjemnie mieć do czynienia z kimś, kto się zna na trunkach. To się dzisiaj rzadko zdarza. Pan szanowny u nas pierwszy raz, co? W tym lokalu, tak. A to pan pewnie nie z wybrzeża. No cóż, Gdynia o tej porze roku nie jest ciekawa. Czasem nie ma się wyboru. Pewnie dyrektor deleguje, trzeba jechać. Dyrektorzy też czasem wyjeżdżają. Przepraszam. Pan dyrektor pozwoli jeszcze. Dlaczego pan mi się tak przygląda? Bo rzadko mam okazję oglądać prawdziwego mężczyznę. No teraz proszę się odwrócić, muszę iść się przebrać. No ja muszę już iść. Nie chce pan posłuchać, jak śpiewam? Zaraz będę gotowa. Zobaczy mnie pan na scenie i zaraz sobie pan pójdzie. Dobrze? Chwileczkę. No, może się pan już odwrócić. Pani Krystyno, proszę na scenę. Już idę. Dzień. Będzie pan wszystko widział i słyszał znakomicie. Dobry wieczór, pani Krysiu. Na pani jak zwykle soczek. A co dla pana? Też soczek. No może coś bardziej męskiego, co? Pan dyrektor pozwoli jeszcze? Proszę. Proszę poczęstować mnie papierosem. Dziękuję. Idę popracować. Chcesz znowu iść, ja wiem, tak musi być, ty musisz iść. Nic nie tłumacz, co ze mną nie to nic, gdy musisz iść, to idź, lecz powiedz mi, gdzie, powiedz, gdzie pójdziesz nocą, w deszcz, w taki deszcz, powiedz po co. Znów będziesz sam, ja to znam, dobrze znam. Znów minie noc, pusta noc, której szkoda. Kto, powiedz, kto cię zabiera? Nie, nie idź dziś, chociaż dziś wiem. Nie mów nic, przecież ja wierzę ci, jak nikt wierzy ci właśnie teraz. Wiem, że nie zmienię nic, że nie pozwolisz mi przy tobie być. Coś się kończy,
ktoś cię zabiera mi. Ja też odeszłabym, lecz gdzie mam iść? Gdzie, powiedz, gdzie pójdę nocą? W deszcz, w taki deszcz, powiedz po co? Znów jesteś sam, ja to znam, dobrze znam. Znów mija noc, pusta noc, której szkoda. Gdzie, powiedz, gdzie chcesz uciekać? Nie, nie idź dziś, chociaż dziś wiem, musisz iść, nie mów nic, nie mów nic, bo ja i tak będę czekać, będę czekać, będę czekać. Co to za kocie? To porządna dziewczyna, panie dyrektorze. Nic z tych rzeczy. Bardzo lubię porządne dziewczyny. Chciałbym ją bliżej poznać. Ona nie zawiera znajomości. Może coś się kombinuje? Kazika tu nie było? Nie widziałem. A długo stoisz? Pół godziny, jakoś się nic nie trafi. Poproszę soczek. I kawałek lodu. Przepraszam, że się wtrącam. Czy zimne napoje nie szkodzą w czasie występu? Nie, nie. Pan może jest śpiewakiem? Ja mam bardzo prozaiczny zawód. Jestem dyrektorem garbarni. Tak? Panie Jurku, proszę zadzwonić po taksówkę. Odśpiewałam już swoje na dzisiaj. Postój się nie zgłasza. Jeżeli pani pozwoli, mam tu swój wóz. Odwiozę panią. Dziękuję bardzo, jakoś sobie poradzę. Niechże pani nie odrzuca tej drobnej grzeczności. Jest późno i leje deszcz. Po tej porze nie znajdzie pani nigdzie taksówki. Pani pozwoli. Nazywam się Burycz. Naprawdę będzie mi bardzo miło. Ale ja mieszkam bardzo daleko. Panie Józefie, jakby pan zobaczył mojego wspólnika, niech mu pan powie, żeby do mnie zajechał do domu, dobrze? Ja tu się prędzej grypy doczekam niż jego. Dziękuję, do widzenia. Nie działa. Proszę. Nie znoszę deszczu. Dlaczego, jeżeli pada za oknem? Nie lubię siedzieć w domu w taką pogodę. Wie pani co? Znam tu niedaleko taką kawiarenkę. Jeszcze będzie otwarta. Może wstąpimy? Napije się pani kawy. A przez ten czas może deszcz przestanie padać. Dlaczego mi się pani tak przygląda? Sprawdzam, czy wygląda pan na uwodziciela. No i co, wyglądam? Chyba nie. No to jedziemy do kawiarenki, tak? Tego nie powiedziałam. Słowo daję, że nie flirtowałem. Ale to już ostatnio. Jeszcze nigdy w życiu tyle nie wypiłam.
alkohol. To musi być bardzo mocne. No ale skąd? Tylko tyle, żeby poprawić humor. Prawda, że teraz deszcz już nie straszny? Nie. Gdyby pani wiedziała, jak ślicznie pani teraz wygląda. Jeszcze ładniej niż na scenie. Pani ma piękny głos. Mój głos. Mam w domu nagrania Patachu, Edith Piaf, Doris Day. Żeby pan posłuchał, jak one śpiewają. One mają sławę, pieniądze, wszystko. Pani też to może mieć? To kwestia umiejętnego pokierowania sobą w życiu. Za dużo pan ode mnie wymaga. Nie od pani. To powinno leżeć w rękach mężczyzny. Ale takiego mężczyzny nie ma i w ogóle nie mówmy o tym. Więc podoba się panu mój głos. Tak bardzo, że chciałbym, żeby pani jeszcze raz zaśpiewała. Tylko dla mnie. Tutaj? Nie. U pani. Ale przecież ja mieszkam sama i w ogóle jest noc. Tylko na chwilę. Zaśpiewa mi pani tę piosenkę i pojadę sobie. Dobrze? Kochanie, daj mi papierosa. No jak? To samo, co na portfelu i klamkach. Facet pracował w rękawiczkach. Lubię mieć do czynienia z fachowcami. Gumowe rękawiczki, pistolet, takie szykany. Ile on mógł mieć przy sobie? Najwyżej kilkaset złotych. Z tego 100 zostało w portfelu. I to w widocznym miejscu. Albo ktoś go spłoszył. Na tym pustkowiu? Albo rabunek jest pozorowany. Pamiętacie sprawę Chylaka? Tego taksówkarza zastrzelonego w Jelitkowie? Jemu też nie zabrali wszystkiego. Miał w kieszeni przeszło 200 zlotych. Myśleliśmy wtedy, że ktoś ich spłoszył. Znaleźliście wtedy odciski palców? Pracowali w rękawiczkach. A ślady stóp? Wtedy był sztorm. Lało jak z cebra. Tak jak wczoraj. Marszałek Dynia. Jak było z licznikiem w taksówce Chylaka? Nie był uszkodzony. Jaka tam była suma? Nie pamiętam, ale można to sprawdzić w aktach. To byłoby ciekawe. Jakie mogą być motywy zbrodni oprócz rabunku? Zemsta? Kobieta, sprawy zawodowe, podział zysków. Nie zapominajmy, że zabity miał wspólnika. Słusznie. Ten Kowalski. Obywatelu kapitanie, żadnych śladów stóp nie znaleźliśmy. Wczoraj była taka ulewa. Dobrze, że nie trzęsienie ziemi, bo samochodu też by nie było. Przeszukajcie jeszcze raz wnętrze wozu i najbliższy teren. Może coś jeszcze znajdziecie. Dobra, dobra. Ja na ciebie dłużej czekałem. Pan w jakiej sprawie? Nieprzyjemnej. Milicja. Można wejść? Jeżeli pan tak nalega.
Pan chyba jednak nie z milicji, bo oni są grzeczni. Bo ja jestem nietypowy. Czyja to krew? Moja. Nie poznaje pan po kolorze? Czy pan jest pewny, że to jest pańska krew? Najzupełniej. A chciałby pan, żebym ja miał tę pewność? Marzę o tym. W takim razie pozwoli pan, że zabiorę tę koszulę ze sobą. Bardzo proszę. Jeżeli przy okazji oddają pan do pralni, to wdzięczność moja nie będzie miała granic. Gdzie pan tak przemógł? Jak panu powiem, że w wannie, to pan i tak nie uwierzy. Co pan robił wczoraj między 10 a 12 w nocy? Niech mi pan wreszcie powie, po co pan tu przyszedł. Jeżeli pan naprawdę nie wie, to panu powiem. Wczoraj wieczorem został zamordowany pański wspólnik. Kazik. Co pan robił między 10 a 12? Byłem na dworcu. Całą noc. Miałem go zmienić, dlatego tak przymokłem. O której miał go pan zmienić? O 10. Kazik się spóźnił, bo reperował sprzęgło. Potem ja pokłóciłem się z moją dziewczyną. Pobiegłem, żeby ją przepraszać. Jak wróciłem, Kazika już nie było. Potem czekałem. Kto pana widział między 10 a 12? Pan mnie podejrzewa? Nigdy bym się nie ośmielił. Chcę tylko znać sprawdzone fakty. Ma pan bardzo ładny pokój. Czy można go dokładniej obejrzeć? Rewizja? Niektórzy tak to nazywają. Niech pan robi, co się panu podoba. W takim razie poproszę pana później do siebie. Wejdźcie. A czy Górski i Kowalski nigdy się nie kłócili? Nie. A wczoraj wieczorem na dworcu mówiliście, że narzeczona Kowalskiego kłóciła się z nim. Czy Górski w to się nie mieszał? A po co? Zresztą to były takie kłótnie. Zaraz się godzili. A może Górski z tą Marysią coś kombinował, nie? Ale panie sierżancie, gdzie? Ani mu to w głowie nie było. Tak. Ostatni raz Górskiego widzieliście koło godziny 10. A Kowalskiego? Widzieliście go może potem? Nie. No dobrze. Podpiszcie protokół. Dawajcie następnego. Kiedy wróciłem, Kazika już nie było. Czekałem na niego do 15 po drugiej. Dlaczego wóz był zarejestrowany na pańskie nazwisko? Bo rejestruje się tylko na nazwisko jednego wspólnika. Ale dlaczego właśnie na pańskie? Bo tak ustaliliśmy. A gdyby wóz był zarejestrowany na niego, a ja bym zginął, to co? To on by siedział wtedy na tym krześle. Czy często kłóciliście się? Nigdy. Dlaczego Górski chciał wystąpić ze spółki? Kto panu to powiedział? Przeciwnie. Składaliśmy pieniądze na nowy wóz. Składaliście wspólnie? Na PKO. Na jedną książeczkę? Tak, na jego nazwisko. Ale na pewno był pan upoważniony do podjęcia pieniędzy. No to co? Nic. Poza tym, że Górski nie miał rodziny i że po jego śmierci pan jest jedynym właścicielem i auta, i pieniędzy. Pan ma narzeczoną. Czy często pan się z nią kłóci? Czasem. Ale nie rozumiem... Co? Jest zazdrosna. Ona, nie pan? Ja? Nie mam mocy. A ona? Ona też nie. Dziękuję. Przy jakiej okazji pan się skaleczył? Padał deszcz. Biegłem do domu i uderzyłem się. O furtkę. O furtkę. Więc nie może pan wskazać nikogo, kto by potwierdził, że wczoraj między 10 a 12 był pan na dworcu. Nie. Szkoda. No dobrze, dziękuję panu. Proszę przeczytać i podpisać. Pańska koszula. Niestety nie zdążyliśmy jej wyprać. Wyrobiliśmy tylko plan. Dziękuję. Do widzenia.
Musisz sprzedać wóz. Co? Dlaczego? Nie chcę, żebyś był taksówkarzem. O co ci chodzi? O ciebie i o mnie. Przecież gdybyśmy się wtedy nie pokłócili, to teraz ty byś tam leżał. To jeszcze nie wiadomo, kto by tam leżał. Nic byś mu nie zrobił. Strzeliłby ci w plecy tak samo jak tamtym. Jeżeli nie zrezygnujesz z wozu, to ja nie wyjdę za ciebie. Nie mów głupstw, dobrze? Taka jedna, wiozłem ją kiedyś. Wiozłeś ją. Teraz wiem, dlaczego nie chcesz zrezygnować z taksówki. Wolisz poświęcić mnie. Dobrze, ja sobie mogę pójść. Marysiu! Marysiu! Już się kłócicie? Nie, jeszcze. Prawda, że tu jest pięknie? Ale za to zimno. Bo nie jesteś przyzwyczajony. Lubię patrzeć, jak statki wypływają w morze. Wolałbym to obserwować raczej z pokładu. W charakterze marynarza? Nie, pasażera. Na to trzeba mieć bardzo dużo pieniędzy. Są ludzie, którzy mają dużo pieniędzy i też nie mogą wyjechać. Dlaczego? Bo zarabiają je raczej nieoficjalnie. Ale przecież wyjechać można także nieoficjalnie. Uważasz, że to jest możliwe? Podobno tak. Ale niestety bardzo kosztowne. Dlatego tu właśnie jeszcze jestem i marznę. No to chodźmy do samochodu. To kosztuje masę pieniędzy. Wyjazd? Tak. Ile? Kilkaset dolarów. Tylko to niewiele. Dla mnie to bardzo wiele. Zresztą to na przejazd, a przecież trzeba mieć coś na początek, żeby się jakoś urządzić. Oczywiście. To zależy w jakim kraju, ale minimum kilka tysięcy dolarów, jeżeli nie ma się tam nikogo. Ja nie mam nikogo. Ani kilku tysięcy dolarów. Dolary można kupić. Za co? Za moją pensję? No a gdybyś zdobyła te dolary, to co dalej? Jak to co? Wyjechałabym natychmiast. Wsiadłabyś na statek i wyjechałabyś. Tak sobie po prostu, bez trudności. A wyobraź sobie, że tak. Na szczęście wiadomości łatwiej zdobyć niż pieniądze. Nie mam jeszcze osobistych kontaktów, a już wiem, do kogo się zwrócić. Wyjedźmy razem. Mówisz poważnie? Jak najbardziej. I miałbyś tyle pieniędzy? Kochanie, ja mogę kupić kilka takich lokali jak ten twój Orion. I naprawdę chciałbyś mnie zabrać ze sobą? Oczywiście. Słuchaj, czy nawiązanie bliskiego kontaktu w sprawie wyjazdu trwałoby długo? Chyba nie, ale nie wiem na pewno. To gorzej. Dlaczego? Kochanie, w takich wypadkach trzeba się śpieszyć. Myślisz, że ja te pieniądze zaoszczędziłem z pensji? Lada chwila może się zjawić kontrola i wtedy wyjadę, ale nie za granicę. No w takim razie ja już jutro o tym porozmawiam. Tylko tu trzeba ostrożnie. Sprawa jest delikatna. Kto to jest? Możesz być spokojny. O ile wiem, pomógł już kilku osobom. No dobrze, ale kto to jest? Nasz barman, Jurek. On ma kontakty z marynarzami, handluje przy tym. Brań, ale na swój sposób uczciwy. Każe sobie słono płacić, ale zawsze wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Nadeszły meldunki, że wyjechał do nas na wybrzeże. Dobrze? Dziękuję.
Rysopis i reprodukcję tego zdjęcia dostaniecie w sekretariacie. Trzeba sprawdzić w hotelach. Zapytać kelnerów i barmanów. Ostatecznie ukradł prawie milion, to musiał go gdzieś wydawać. Dziękuję, to wszystko. Ja mam ciekawsze zdjęcie. Co to za kociak? Miły, prawda? Muszę się tylko dowiedzieć, czy nie drapie. Poruczniku, czy płacąc za taksówkę obliczaliście kiedyś, ile przejechaliście kilometrów? Nie. Raczej ile dni zostało do pierwszego. Uważajcie. Tu zastrzelono Górskiego. Na jego liczniku było 36,50. To odpowiada takiej odległości na planie. Tu zastrzelono Chylaka. Z jego licznikiem jest gorzej, bo nie zatrzymał się w chwili morderstwa. Ale i tu obliczenie jest możliwe. Lekarz ustalił, że śmierć nastąpiła około 2 w nocy. Znaleziono go o 4. Licznik taksówki na postoju wybija 24 zł na godzinę. Będzie to więc 48 zł. Po odliczeniu tej kwoty, która była na liczniku i przeliczeniu reszty na kilometry, otrzymamy taki odcinek. To już jest coś. To znaczy, że w obydwu wypadkach... Morderca wsiadł po rowie. Jeżeli nawet weźmiemy pod uwagę, że liczniki nie mierzą z dokładnością do metra, że czas śmierci Chylaka znamy tylko w przybliżeniu i że Chylak mógł stać jakiś czas, zanim go zastrzelono, no jakaś kłótnia czy coś, to i tak musimy przyjąć, że morderca do obu taksówek siadł w tym kwadracie. Goplany, baladyny, Jana III, Mestrina, Zielona, Rajska... Na Mestrina mieszka Kowalski. Coś on nam się wszędzie plącze. Rozstawcie tu wywiadowców i zajmijcie się tym kwadratem. I Kowalskim. Proszę szminkę do ust. Panno Marysiu, ktoś do pani. Proszę. Może tę jaśniejszą. Pan do mnie? Dzień dobry. Przyszedłem w sprawie pani narzeczonego. Niepotrzebnie pana fatygował. Proszę mu powiedzieć, że on mnie zupełnie nie interesuje. Ale mnie interesuje. Jestem z milicji. Miał wypadek? Gdyby pani się nim interesowała, to bym powiedział, że jest zdrów i cały. A tak, to nie powiem nic. Chcecie go aresztować? Za co? Nie wiem, ale jeżeli pan jest z milicji... A to oczywiście od razu powinienem go aresztować. A mi się zdaje, że pani narzeczony trafi prędzej do Urzędu Stanu Cywilnego, niż do aresztu. To się pan myli. Jemu się nie spieszy. Niemożliwe. Ja na jego miejscu nie zwlekałbym ani chwili. On woli flirtować z każdą, która wpadnie mu w oko. Mówi pani o tej śpiewaczce z Orionu? O jakiej śpiewaczce? No tej, którą spotkaliście przed cmentarzem. Więc to jest śpiewaczka z Orionu. Państwo tam często bywacie? To drogi lokal. Nigdy tam ze mną nie był. Jak gdzieś chciałam pójść, to on się wymawiał, że trzeba oszczędzać na nowy wóz. To kłamca. Może miał jakiś inny sposób zdobycia pieniędzy. Jaki? Mógł pożyczyć od kogoś, na przykład od wspólnika. On nie lubi pożyczać. Wtedy na dworcu pokłóciliście się. A co było potem? Pobiegłam do autobusu, ale on mnie dogonił. Zaczął tłumaczyć, przepraszać. Potem złapaliśmy taksówkę i pojechałam do domu. A on? On się spieszył na dworzec, bo Kazik na niego czekał. Nie pojechał do domu? Po co? Przecież mówię panu, że Kazik na niego czekał. No tak, oczywiście. Gdzie, powiedz, gdzie pójdę nocą? W deszcz, w taki deszcz, powiedz, po co? Znów jesteś sam, ja to znam, dobrze znam. Znów mija noc, pusta noc, której szkoda. Rozmawiałem. Niech pan przyjdzie dziś wieczorem o 10:00 swoim samochodem na tę uliczkę za hotelem. On tam siądzie. Jak go poznam?
Pan pana pozna, podałem mu numer pańskiego wozu. Z nim pan wszystko zobaczy. Pewniejszy niż obcy statek. Uwaga. Nie. Coś bardziej męskiego. Dyrektorze. O, dobry wieczór. Skąd pan się wziął? Z Marsa. Dziwi to pana? Nie, tylko o ile się orientuję, Marsjanie nie piją wódki szklankami. Proszę o jedną wódkę dla tego pana. W kieliszku. Dziękuję. Zrewanżuję się przy najbliższej okazji. O, to chyba nie prędko. Dlaczego? Ja też często byłam w Orionie. Oczywiście nie jestem takim stałym bywalcem jak ten. Poznaje go pan? Nie mam pamięci do twarzy. A ja mam. Szkoda, że pan go nie pamięta. A kto to jest? Szwagier mojej ciotki. Prosił, żeby go odwiedzić i nie zostawił adresu. Może pan łaskawie zapłaci, bo przyszła zmiana i chcę policzyć utarg. Pan ma zmiennika jak taksówkarz. To, niech mnie pan nie porównuje do taksówkarzy. Uważa pan, że to gorszy zawód niż barman? Raczej niebezpieczniejszy. Ostatnio taksówkarze często giną. Wolałby pan, żeby ginęli barmani? Wolałbym, żeby nie ginęli ani jedni, ani drudzy. Ja też. Dobranoc panu. Pan do kogo? Chciałem się zobaczyć z panią Krystyną. Pani Krystyna wyszła przed chwilą. Za 4 dni jestem z powrotem. Niech pan wszystko przygotuje. Proszę się nie obawiać. Adres pan pamięta. I przypominam, proszę nie wysiadać w Orłowie, tylko w Gdyni. W tłumie łatwiej zniknąć. No więc, do zobaczenia za 4 dni. Do widzenia. Do widzenia. Mówiłem wszystko. O dokładnym terminie mam go zawiadomić. Sporo zażądał. Nie wiem, czy będę mógł tyle mu dać. W ogóle, jak się nad tym zastanawiam, to wszystko nie jest takie proste. Co? No, przygotowanie pieniędzy. Muszę mieć 10 tysięcy dolarów. Ale przecież sam mówiłeś, że... To się załatwi, najwyżej potrwa trochę dłużej. W każdym razie jutro będę w domu i od razu zaczynam działać. Jak wszystko przygotuję, przyjadę po ciebie. Zawiadomię cię przed tym, żeby się mogła przygotować. Ale sama nic nie rób, czekaj na wiadomość ode mnie. Jak długo to może potrwać? Tydzień, dwa? Może trochę dłużej. Proszę cię, załatw to jak najprędzej. No oczywiście, ale nie denerwuj się, jeżeli to się trochę przeciąga. Ale nie wyjedziesz bez mnie. Głuptasie, jak możesz tak myśleć? Mówię ci, że wyjedziemy razem. Czekaj na wiadomość. Thank you.
Proszę omlety z groszkiem. Już nie ma. Może być wiedeński. To proszę. Czy coś jeszcze? Dziękuję. Skąd jedziemy? Orłowo, Zielona 8. Panie kierowniku. Tak, czekolada dla pani. Ja już odchodzę. Ten o 8 godzinie miał mnie zwolnić. Ja nie mam czasu. Pan oszalał dzisiaj pierwszego przy takim tłoku? Zresztą pan sam się spóźnił. No pana, ja już ledwo na nogach stoję. My też ledwo na nogach stoimy, a się nie ruszamy i nie odchodzimy. Cały plan nam pan zawali. Wiszę na plan, odchodzę. Już pan odchodzi? A gdzie pańskie cnoty obywatelskie? Tu ludzie chcą jak najprędzej wydać pieniądze, które dziś od państwa otrzymali, a pan im to uniemożliwia. Słucham, co dla pana? 100 gramów. Sodowy. A gdzie pani Krystyna? Nie śpiewa dziś? Kończyła już swoje numer. Wczoraj była zmiana programu. Zielona 8? To chyba będzie gdzieś na końcu, nad samym morzem, co? Nie wiem.
Tak, to chyba tam. Cholera, wszędzie kopią. Nawet przejechać nie można. To wóz Kowalskiego. Szybko. Jesteśmy. Ile płacę? 33,50. O, pan dyrektor. Dobry wieczór. Myli się pan, nie jestem wcale dyrektorem i pierwszy raz pana widzę. Musiał mnie pan wziąć za kogoś innego. Możliwe. Dziękuję panu. Proszę pana! Halo, halo! Gdzie tu będzie numer 6? Nie wiem. Pan dyrektor, proszę bardzo. Mam szczęście. Już myślałem, że będę wracał na pustym liczniku. W taką pogodę znaleźć pasażera na tym odludziu to prawdziwy cud. Ale leje. Posterunek czwarty do radiowozu, posterunek czwarty do radiowozu, taksówka Citroen, stary model, numer boczny 488, z pasażerem, przejechała w stronę szosy, odbiór. Radiowóz do posterunku czwartego. Radiowóz do posterunku czwartego. Zrozumiałem. Jedziemy za nim. Odbiór. Posiedzę teraz trochę u ciebie. Tak, jak pan zażądał. Chociaż uważam, że to za dużo. To nie tylko dla mnie. Pan rozumie. No a teraz może pan coś zje. Podróż wymaga trochę sił. A jutro będzie pan jadł kolację w Szwecji. Za pomyślność, panie dyrektorze. I żeby się tam panu wiodło. Dziękuję i nawzajem. Gotowe. Myślałam, że przynajmniej ten idiota nie przyjedzie taksówką. Farbował się? Tak, ale zapłacił wszystko. Przeszukaj mu kieszenie, ja zobaczę, co jest w teczce. Thank you.
Jeżeli to ten bandzior, to ma pecha. Nakryjemy go w tym samym wozie. Biegasz do deski. Ślisko. Której pan na pociąg? Za 2 godziny. Wyszedłem wcześniej. Taka pogoda. Czy myśmy się gdzieś nie spotkali? Może wiozłem pana kiedyś? Na pewno nie. Poznałbym przecież ten wóz. Cholera. Na mandaty polują. Dobry wieczór. Proszę dokumenty. Jak pech, to pech. Zdaje się, że teraz sobie postoimy. Trudno. Poczekam. Co się stało? Biegi mi nawaliły. Może pomóc? Dziękuję, dam sobie radę. Panowie, jedziecie do miasta? Tak. To może podrzucicie mojego pasażera, co? Gdzie on teraz łapie taksówkę na tym odludziu? A licho wie, jak długo będę się z tym grzebał. Chodź pan, podrzucimy pana. Nie trzeba. Nie chcę sprawiać kłopotu, panowie na służbie. Dobra, dobra, żaden kłopot. Odstawimy pana pod dom. Chciałbym na dworzec. Dobra, może być na dworzec. Proszę. Dziękuję. Zabili Kazika. Co za głupie kawały?
jesteś. Ciekawe, jak wygląda jego żona. O, chyba nieźle, bo nie żałował na nią pieniędzy. Ale zabrał wszystko, jak trzeba było uciekać. Mnie też chciało szukać. Bydle. O, jest pan hrabia. O której się przychodzi? On tu sobie siedzi i słodkie oczka robi, a mnie tam laty odpadają od mieszania betonu. Co ty myślisz, to kogel-mogel? O, czym się, nie mogłem się wcześniej urwać. Miał mnóstwo roboty. Przestańcie się kłócić. Przygotowałeś wszystko? Tak. Ale tam jeszcze jest najwyżej miejsca na dwóch, trzech. Pomyślimy o czymś innym. Zabierzcie go. Co się stało? Co się stało? Idioto, wyznajesz się, co się stało? Co się stało? Stało się to, że nie zabiłem tego kierowcy. Stało się to, że to był ten sam wóz. Rozumiesz, ten sam wóz to poprzednim razem. Jak mnie wieźli do Gdyni, to się czułem tak, jak gdyby mnie wieźli do więzienia. Już mam tego dosyć. Rozumiesz? Dosyć! Zostaw. No już dobrze, chłopcy, bo mi się jeszcze pozabijacie. Uspokój się, Adam. Siadaj. W ogóle was wszystkich ostatnio zawodzą nerwy. Jesteście widocznie przepracowani. Napijmy się. Wszystkim nam to dobrze zrobi. Głuptasy, myśleliście, że was chcę? No więc nie zabiłeś tego taksówkarza. Jaki jest numer tego wozu? 488. 488. Dlaczego go nie zabiłeś? Zatrzymała nas milicja drogowa. A potem zepsuł się jego wóz. Do miasta przyjechałem z milicjantami. Czułem się, jakbym był aresztowany. A poza tym to był ten sam wóz. A kierowca mówił, że mnie skądś zna. Nie. Aż mam tego dosyć. Uspokój się. Napij się jeszcze. A wycofuję się, rozumiesz? Wycofuję się. Dajcie mi moją część, a już mam dosyć tej roboty. Jak chcesz. Nie będziemy cię zmuszać. Myślałam tylko, że nie zostawisz nas samych. Pomyliłaś się. Dałaś mu truciznę. Oszalałeś? Może miałam pozwolić, żeby nas sypał? Milicja tylko czeka na takich przestraszonych.
Na niego wypadała spora sumka. Podzielimy ją na 3 równe części. Boże, prawie jak bitwa pod Grunwaldem. Trzeba ich uprzątnąć. A ten kierowca taksówki numer 488 musi zniknąć. Czarny, ty się tym zajmiesz. Ja lubię takie kawałki. Jest Kowalski. Henryk! Cześć. Mam do ciebie dwa słowa. Coś ty z siebie zrobiła, Marysiu. Podobam ci się? Natychmiast umyj twarz i zrób coś z tymi włosami. Przecież ty mnie kompromitujesz. Ta śpiewaczka z Orionu cię nie kompromituje. Jaka śpiewaczka? Nie udawaj, wiem wszystko. I o tym, że stale siedzisz w Orionie i o flircie z tą gwiazdą kabaretową. Jaki flirt? O co ci chodzi? O nic. Możesz sobie z nią flirtować. Ja i tak lepiej wyglądam niż ona. Lepiej wyglądasz. To idź do domu i popatrz w lustro. Ona wygląda świetnie, a ty... A ja źle. Nie szkodzi. Znajdzie się ktoś, dla kogo ja też będę świetnie wyglądać. Zostaw ją. Tu jest ważniejsza sprawa. Znowu pytali o ciebie. Kto? No kto? Milicja. Pytali, co robiłeś wtedy w nocy, kiedy Kazika zabili. Ja sam im to powiem. Obrona napadniętej kobiety to bardzo szlachetny postępek. W dzisiejszych czasach. To dlaczego mi pan tego zaraz nie powiedział? Wtedy bałem się Marysi. Wtedy pan się bał, a teraz? Teraz to już nie ma żadnego znaczenia. Myślał pan, że polecimy z tą wiadomością do pańskiej narzeczonej. No, na szczęście milicja nie zajmuje się jeszcze rozbijaniem małżeństw. Czasami tylko przeprowadzamy przymusowe separacje. Rozumiem. A może w tym nawale pracy panowie znaleźliby chwilę czasu, żeby wpaść do Orłowa na Zieloną 8? Po co? Czy przypomina pan sobie naszą rozmowę w Orionie o Marsjanach? Był tam wtedy taki dyrektor... Proszę. Najlepsza. Panowie już wybrali? Jeszcze nie. Namyślamy się. Dobrze. Tak. Słucham panią. Weźmy tą, tak będzie chyba najlepsza jednak. Dobry wieczór. Może pani poprosi Marysię? Już wyszła, zwolniła się, miała coś załatwić w mieście. Pan będzie wolny? Nie. A w którą stronę pan jedzie? Na Czerwonych Kosynierów. O, to świetnie, też na tę ulicę.
Może pan mnie zabrać? Niech pan siada. Dziękuję. Do widzenia panu. Dobry wieczór. Czy zastałam Marysię? Wyszła do fryzjera. Do którego, nie wie pani? Nie wiem. Kiedy wróci? Może za godzinę, a może za pięć. Zależy, jaka będzie kolejka. Dobranoc. Do widzenia. Raport wywiadowców z Orłowa. Wczoraj i przedwczoraj na Zielonej był Kowalski. Wszędzie ten Kowalski. Jak wam się podoba ta para? Trochę za stary dla niej. Dla kobiety im mężczyzna ma więcej pieniędzy, tym mniej lat. Widywano ich razem? Kilkakrotnie. List gończy. Na nasze szczęście defraudanci nie znoszą samotności. Co wiecie o tej dziewczynie? Jeszcze nie wszystko. Mówi Radzikowski, mam nowy list gończy. Zbierzcie wywiadowców na odprawę. Za godzinę w moim gabinecie. Gdzie ja go widziałem? Ładna zapalniczka. To nie wasza. Skąd ją macie? Dostałem. Od Kowalskiego. Załatwiłeś go? Nie. No, jeżeli mężczyźni tego nie potrafią, to może ja to załatwię. To nie jest takie proste. Zobaczymy. Jeżeli ten taksówkarz jest chociaż kawałkiem mężczyzny, sprowadzę go tutaj. Marysiu! Nareszcie cię spotkałem. Dzwonię, biegam do ciebie do domu, pytam znajomych. Gdzieś ty się zaszyła? Chodź, usiądziemy gdzieś, wszystko ci wytłumaczę. Nie trzeba. Dobrze? Ja cię o nic więcej prosić nie będę. I pamiętaj, teraz dopiero dam ci powód do zazdrości. Zobaczysz. Nareszcie pan przyszedł, panie kierowco. To pan jest kierowcą? A kim mam być? Dyrektorem? Dlaczego dyrektorem? Bo to lepsza posada. To zależy. Czy mogę usiąść obok pana? Będzie nam się lepiej rozmawiało. Pani, że to jest dnia! Nie powiedziała mi pani jeszcze, dokąd jedziemy. Orłowo, Zielona 8. Zielona 8? Pani tam mieszka? Nie, koleżanka wyjechała na urlop, prosiła, żeby u niej pomieszkać. Zgodziłam się, ale teraz żałuję. Jestem tam samiuteńka. No, powinna pani sobie zaprosić jakichś znajomych. No więc zapraszam pana. Przyjdzie pan? Przyjdę. O której? Zaraz. Dobrze. Mieszkam w namiestwinę, odprowadzę wóz i przyjdę.
Więc czekam. Sałatka. No to co? I tak nie zdąży mu zaszkodzić. Uważam, że to jest pewniejsze. Roble tego taksówkarza w sieni i koniec. Zwariowałeś? Żadnej strzelaniny. Chcesz nam na hak sprowadzić milicję. Wyjdziecie wtedy, kiedy zawołam. A co, chcesz sobie z nim posiedzieć? Uważaj. To moja rzecz. Zamknij się i nie waż się wchodzić wcześniej, zanim nie zawołam. A teraz schowajcie się, bo lata chwila może nadejść. Sprawie? W sprawie mojego narzeczonego. A też mnie może obchodzić pani narzeczony. Niech pani nie udaje. Widziałam, jak przed chwilą całowaliście się w taksówce. No, widzę, że pani oprócz narzeczonego ma także halucynacje. Przepraszam bardzo, uniosłam się. Proszę, niech pani pozwoli, zaraz pani wszystko wyjaśni. Proszę. Proszę, niech pani siada. Wydaje mi się, że zaszło jakieś nieporozumienie. Ten koniak jest znakomity, proszę. Czy czeka pani na mojego narzeczonego? Nie pije pani. Dziękuję, nie lubię koniaka. Ależ proszę się napić, to pani świetnie zrobi. Nie odpowiedziała pani jeszcze na moje pytanie. Tak, czekam na niego, ale zapewniam panią, że nas nic nie łączy. Jeżeli pani nie wierzy, proszę się ukryć w tamtym pokoju i posłuchać. Niech się pani schowa. Ale... O! Ślicznie pani wygląda. Proszę, niech pan siada. Lubi pan koniak? Owszem. Koty hałasują. Nie mogę pić wieczorem, jadę jeszcze do miasta. Na pewno. Wobec tego wznieśmy jakiś toast. Pana zdrowie. Trzeba nie mieć zupełnie gustu, żeby sobie wybrać taką narzeczoną. Czarny? Mówiłeś, że w piwnicy są jeszcze dwa miejsca. Zajmij się nimi. Podnosić rękę na kobietę? Co to za manier? Tych rozwiązać, a tych związać.
Przeszukamy mieszkanie i tę piwnicę, o której była mowa. Boli. Mnie pan może tego oszczędzić. Przecież nie ucieknę panu. Dziękuję. Swoją drogą mam podziw dla waszej sprawności. Za wasz sukces. Zabierzcie jej to! Kolekcja się powiększyła. Obywatelu poruczniku prosiła, żeby jej nie skubać, bo ją bolą ręce. Gdybym wiedział, co będzie, to... To nigdy byście tego nie zrobili, wiem. Przynajmniej tych upilnujcie. Później porozmawiamy. Panie poruczniku. Trzeba to zabezpieczyć. Zabierzcie. No i co, poruczniku, macie coś? Sporo. W piwnicy za domem kilku od dawna poszukiwanych dyrektorów. W pozycji leżącej pod betonem. Tu cała szajka. No i oczywiście Kowalski. Znowu Kowalski. Kto jest ta pani? Też Kowalska. Za kilka dni. Przepraszam, czy tu jest zielona oś? Tak, pan dyrektor, prawda? Tak. Właśnie czekamy na pana. Pan pozwoli, waliżeczkę. Proszę bliżej. Proszę, proszę.